Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Krakowie, koło mnie Rafał Gucwa, który zajął trzecie miejsce w kategorii Art Hair na konkursie Kreator 2013. Rafał, bo w zasadzie ta kategoria zobowiązuje. To jest Art Hair, czyli mam wrażenie, że dzisiaj będzie można poszaleć, tak? No tak, mam nadzieję, że uda się zrobić jakąś fajną zmianę i będzie widać jakąś lekką awangardę, która też gdzieś tam przełoży się na życie codzienne. Młodej mamy. Młodej mamy. No właśnie, powiedz mi, czy taka zmiana w życiu prowokuje jakby zmiany też inne w wyglądzie na przykład? Czy coś się otworzyło wtedy? To znaczy przez 5 miesięcy nie bardzo mogłam sobie pozwolić na to, żeby zadbać o siebie jakoś tam więcej niż na to, co tylko... Mogłam sobie pozwolić tylko na to, co dziecko mi pozwalało, czyli niewiele, jak widać. Tak, przez 5 miesięcy praktycznie musiałaś poświęcić swój czas, swoją urodę, wszystko. Tak, no ale myślę, że teraz po dzisiejszej zmianie wiele się zmieni. Nie tylko w moim wizerunku, ale może też w moim życiu. Rafał, powiedz, co przygotowałeś na dzisiaj? Znaczy tak, na pewno skrócimy mocniej włosy, gdzieś tak za ramiona. No tutaj są 100% naturalne włosy. Jak byś określił kondycję włosa teraz? Znaczy wiadomo, na pewno wymagają jakiegoś tam nawilżenia, odpowiedniej pielęgnacji, ale też myślę, że jak po prostu sobie dzisiaj je mocniej podetniemy, to też się fajnie zregenerują. Nasączymy ją kolorem, także będą wyglądały, że są ładne, błyszczące i zdrowe. Także skrócimy jakieś 15 cm z długości i zrobimy taką fajną, ciężką, prostą grzywkę, która będzie w dwóch kolorach. Przy okazji koloru na pewno też zrobimy na koniec jakąś fajną pielęgnację. Dobra, a tak na koniec jakie emocje? Bardzo duży stres. Czy mój mąż i moja córka mnie poznają? Spokojnie, stres rozładujemy na fotelu. Także zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Widać od razu, to jest efekt finalny dzisiejszej metamorfozy. Młoda mama wygląda ślicznie, niczym Kleopatra, egipska księżniczka. Jak się czujesz w tej nowej stylizacji? Super, czuję się przede wszystkim piękna, kobieca, no jak księżniczka. Czujesz się jak mama? Nie bardzo. Już chyba nie, bo nie wyglądasz, prawda? I to bardzo dobrze, że nie wyglądam. I kto najbardziej czeka na tą efekt metamorfozy, jak myślisz? Myślę, że cała rodzina, natomiast najbardziej zależy mi na opinii mojego męża, oczywiście. Mhm. Ale wiem, że jeśli ja się będę dobrze czuła, to jest okej. Okay. Powiedz mi, jak tutaj wyglądało cięcie? Ono jest proste, prawda, geometryczne wzory. Jak tutaj to zrobiłeś? Dokładnie, no tutaj ścięliśmy dosyć konkretnie, bo jakieś około 15 cm z długości, wszystkie włosy na równo, na tempo. I do tego dorobiliśmy taką mocną, gęstą grzywkę od czubka głowy, też z takim równym, tempem cięciem. Miała być ciężka grzywka i jest ciężka grzywka. Dokładnie, troszkę ją zrobiliśmy kolorową, także dzięki temu może jakaś lekkość się gdzieś tam wkradła, aczkolwiek jest zaznaczona linia, więc jest taka dosyć charakterna. A powiedz mi jeszcze, bo przy takiej grzywce, długości grzywki, ona bardzo szybko odrasta. No i niektóre panie, wiem z doświadczenia, próbują sobie ją same skracać. Jak byś skomentował takie praktyki? Nie, no oczywiście trafiają się do nas takie klientki, które gdzieś tam same w domu biorą nożyczki do ręki, najczęściej są to nożyczki do papieru i tną grzywkę, aczkolwiek jak już do nas przychodzą, to gdzieś ta grzywka już zdąży odrosnąć, więc nie widać tych efektów, ale też trafiają się takie, które gdzieś tam poszaleją z tymi nożyczkami i musimy je ratować. Czy ty będziesz próbowała takich praktyk? Nie. Nie, oczywiście, a znajdziesz czas, jesteś w końcu młodą mamą, więc znajdziesz czas, żeby przyjść, odwiedzić salon, żeby skorygować pewne rzeczy? Tak. Tak. Znajdę taki czas, skoro znalazłam dzisiaj, tak, więc myślę, że teraz to już będzie tylko lepiej. A powiedz, jak wygląda teraz twoje życie? Bo ty odniosłeś dużo sukcesów, zdaje się. Czym się możesz pochwalić? Czego jesteś najbardziej dumny? No ten rok właśnie, że tak powiem, fajnie się wpisał w moje życiorys, ponieważ udało mi się zdobyć trzecie miejsce w Kreatorze 2013 w kategorii Art and Hair i pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski w konkurencji Włosy spięte w kok do góry. A plany na niedaleką przyszłość, gdzie teraz będziesz mierzył? No myślę, że gdzieś w głębokich marzeniach Mistrzostwa Świata w
przyszłym roku mam nadzieję, że gdzieś tam jeszcze spróbuję zawojować Mistrzostwa Polski. No i czas pokaże. Na razie gdzieś tam tak daleko nie sięgam myślami. Życzymy Ci w takim razie powodzenia i co byś chciała, może tak na zakończenie, co byś chciała powiedzieć Rafałowi? Dziękuję bardzo. Uratowałeś. Uratowałeś. Przede wszystkim nadałeś trochę koloru do życia, dokładnie, prawda? Bo to jest... Chciałem bardzo podziękować Monice, że oddała się w moje ręce i chciała przejść tą metamorfozę razem z nami. I cieszmy się wszyscy teraz razem tym fajnym efektem, jaki udało się zyskać. Wszyscy się cieszymy. Zresztą myślę, że widać, każdy jest uśmiechnięty. Jak się tylko patrzy na naszą modelkę, to od razu uśmiech się wkrada. Dziękuję. Na usta. Dobrze, dziękujemy Państwu serdecznie i zmieniajcie grzywki.